Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i widzimy się po raz kolejny w grze Frazier. I ogólnie mówiąc, ten odcinek wyszedł tak trochę nieplanowanie. Po prostu se zbierałem, elevelowałem, bo jak widzicie mam 2 punkty. I w ogóle, i nagle spotkałem coś takiego. Widzę, że mogę to zniszczyć, ale w sumie nie wiem czego się spodziewać. Star Fragment, okej. Z tego co się orientuję, już miałem skądś w Star Fragment, ale powiem szczerze, pierwszy raz widzę coś takiego. Nie wiem, może kiedyś mój promień to zniszczył, jakoś to podniosłem, nie wiem. Tak czy siak, znalazłem. O, proszę, kolejne Frozen Squidy. I przy okazji jeszcze mamy w ekwipunku kolejną ciekawą rzecz, to jest gdzieś tu, o tu, jakiś Ankh. Ale mniejsza z tym. Dzisiaj jeszcze plany, w sumie nie wiem. Dlatego przyniosłem banki. Jeśli się nie mylę, zdobyłem też jednego achievementa znowu takiego, można powiedzieć. Poza wizją, nic wielkiego, tylko zastrzelanie 100 strzał, po prostu od kiedy najprościej w świecie mam już nieskończone strzały, to zauważyłem sobie taką metodę, no i po prostu przez dobre parę minut tak strzelałem sobie z nudów i wystrzelałem z tych strzał i no tyle. No ale mniejsza z tym. No, tak więc po prostu nie wiem co będziemy robić, poza tym, że no, przygotowałem dwie rzeczy. Pierwsze, możemy zrobić wielki plecak. Nie wiem ile to będzie trwało, ale niech się robi. No, nawet nie tak źle. Ja dzięki pomocy tego czegoś to przyspieszę na tyle, że zaraz będziemy posiadać już gotowy. A drugą sprawą będzie ta książka Expo, jeszcze lepsza. No już są tego pieniędzy też nie mam, więc prawdopodobnie zaraz dokupimy wyspy. Szczerze powiedziawszy nie wiem, które. Ostatnio porzuciliśmy trochę lodowe, to powiedzmy, że teraz dokupimy lodowych. Ognistych, jeśli mi starczy. Chyba tak po jednej, nie wiem. Bo to są najbardziej zaniedbane krainy póki co, jeśli chodzi o ilość. No w sumie chyba to będzie dobra decyzja. No i mamy dużego plecaka. Kolejne 4 więcej miejsc. Proszę, jak ładnie. Teraz tak, do tego co mi brakuje? Lawenda. No jasne, przecież dałem lawendę do bundle. Ja tam głupi jestem. Dobra, w takim razie książki ekspów nie zrobimy. Ale okej, jeśli tego nawet nie mogę, to chociaż do najnowszego Volta wrzucę zwoje, bo jednak nie chciałbym ich tracić. Chcę. Dobra, no to nie będę może tutaj przedłużał czy coś, tylko coś tu miałem odnieść. Skąd ja to mam? Dobra, nieważne. A tak, chyba to miałem odnieść, jeśli się nie mylę. Ja. Jedna rzecz z tych, które posiadam, które jeszcze nie znalazło tutaj swojego miejsca. I w sumie to tyle. Chociaż dobra, może jeszcze nie do końca. To jest jedna rzecz, którą moglibyśmy zrobić. Otóż łuk albo miecz po ściany. Niestety brakuje dwóch czaszek, bym mógł zrobić obie rzeczy. Na obecny moment powiem szczerze, że jestem bardzo skłonny nawet na łuk. Więc szybko 4 szkła. I robimy sobie łuka kościanego. Zobaczymy jak się będzie sprawdzał w sumie. Może powinienem zacząć kilofa czy coś. W sumie nie będę ukrywał po prostu. A, nie, mogę kilofa. Potrzebuję do tego tu 20 stali, 20 szkła, 10 czaszek, a tutaj 5 czaszek, 5 tego i 15 tego. Czyli mógłbym zrobić tak szczerze, gdybym złapał to miecz i kilof, ale nie, no łuk. Zatem sobie szczerze, mam nieskończone strzały, to teraz czuję, że łuk może być najlepszym źródłem walki z jakimiś właśnie potężniejszymi oponentami. Tutaj mam tą energię i wolniej chodzę z tym. Z łukiem nawet jeśli wolniej chodzę, to mogę strzelić raz na porządnie, nie muszę się przejmować niczym. Nie wiem, czemu jakoś tak czuję, że jest lepszą bronią niż ta różdżka. Na jakichś mocniejszych wrogów po prostu, czy coś. Może się mylę, może to jest błąd, nie wiem. Najważniejsze jest to, że decyzję podjąłem, mógłbym jeszcze się wycofać, ale no jestem zdeterminowany, żeby zrobić to tak, nie inaczej. I przy okazji, jak tam już jest resztka czasu, co tutaj, a dobra, nic, tutaj plastik? Dobra, przynajmniej wiem, jak to coś różowego się nazywa, ale jeszcze nie mam plastiku. No tu akurat wiadomo, że czaszki. W sumie dobra, następne rzeczy, łopata. Moglibyśmy się nią zająć, nie wiem, czy to coś da tak naprawdę, ale dobra. Ile bije łuk? 5.
Wiele nie wskoczyło ulepszenia i teraz jest kryształowy. Ja to od razu mogę zrobić, dobra. To potrzebuję 24 tej stali szlacheckiej. Co się długo będzie robić i jeszcze potrzebowałem chyba 10 na coś innego, jeśli nie mylę. Tak, na łopatę. Na łopatę 24 plus 10. Okej, mogę zrobić 20. 24 plus 10 to jest 34, więc niestety muszę 4 jeszcze dorobić. A, tak, złoto. Dobra. Chciałem mówić, że to nie będzie problemem, ale jednak delikatnym jest. Spokojnie, bądź co bądź i tak sobie poradzę. A coś mówi, że lodowy łuk to już może o tyle wspomóc sytuację, że czuję, że ja właśnie w sieci już się trochę połączono, oczywiście, bo ja nagrywam to w sumie jeszcze później niż ostatnio, więc o jeszcze bardziej niskich porach. Ale coś takie, jakoś mam ochotę, mam wolny czas, że po prostu mogę. Więc dobra. To kontynuując, najprościej w świecie, jak już to będzie zrobione, co... O, co chciałem? W sumie nie wiem. Dobra, tutaj w takim razie max, 24. Będzie się robiło wolno, niestety. Prawdopodobnie, jeśli chcesz, żeby to było szybko, to powinienem tej staci to prześpieszyć. No a właśnie z kryształowym łukiem właśnie wracając, to będę mógł... Coś tak czuję, że spokojnie się nie przejmować niczym. I już nawet spróbować eksplorować jakieś cięższe okresy. Czy okresy, w sumie cięższe lokacje. I wiecie co, na obecny moment powiem wam tyle. Ja chyba przeczekam do wyprodukowania się tej całej stali i spotkamy się już... No jak to będzie zrobione. Dobra, wiecie co, to nie ma sensu. Zanim to się wyprodukuje, to minie z milion lat, więc... Na razie może zajmijmy się tym, o czym myślałem w sumie też od jakiegoś czasu. Z tego co kojarzę, jest jakiś achievement z tęczą w butelce. Uwaga, uwaga. Okej. Czyli... Mogę uczynić moje rzeczy tęczowymi. Dzięki temu. Czy metoda w sumie się sprawdziła, że wystarczy butelką w tęczę kliknąć i dostanę tęczę w butelce. Okej. Okay. Mam teraz tęczowego garnka. Oj, prawie trafiłem w buraka. Mówiłem, jeszcze tego robić nie chcę. W sumie teraz tym łukiem tutaj mogę łatwo drzewa nawet ścinać. Czy zniszczyć kamienie. Nie wiem, czemu czuć mocny przypływ siły, chociaż tak de facto to zwiększenie obrażeń chyba jest tylko jeden punkt. Nie wiem, czy to mniejsza z tym, dobra. I jak jeszcze przy tym jesteśmy, to w sumie mogę wykupić jakiś jeden teren. Prawdopodobnie wykupię jeden z tych, jakiś tańszy się wydają. Ale najpierw zobaczmy, ile tu kosztuje. 4704. Dobra, to wezmę to. Jak mówiłem, tutaj teraz też jeden, tu jest 2660, szybko zarobimy. Jak to zrobimy, co? Po prostu zgodnie z obietnicą będę musiał... No po prostu też tam wykupić. I prawdopodobnie znaleźliśmy kolejną jedną z tych takich wieży zagadkowych, których nie umiem obsłużyć. Więc szczerze... I pewnie dzięki temu znowu nic nie osiągnę, ale dobra. Plus jest taki, że przynajmniej to znaleźliśmy. Co ciekawe, oznacza to, że ta wieża w sumie nie jest niczym unikalnym, tylko one występują jakoś tak na szerszą skalę. Właśnie, jeśli kogoś ktoś zastanawiał, czym strzelam z łuku, no to najprościej w świecie, to generuje dodatkowe pieniądze, zawsze jak strzelam. Po prostu jakoś tak mam odczucie, nie wiem czemu, co jest lepiej niż ścinać to wszystko czymkolwiek. Pieniądze po prostu idą. Potrzebuję teraz ich akurat dużo, wiesz? I znowu zaczyna się jakaś wielka różnica finansowaniem, jakim cudem, jakby te banki nie pracowały równie wydajnie. To jest ciekawe, bo na początku na podobnych obrotach pracowały. Nie wiem czemu. Ale dobra, mniejsza o co. Po prostu muszę zdobyć jeszcze tą odrobinkę gotówki, co nie powinno być wielkim problemem, jeśli będę strzelał z łuku do różnych obiektów. Typu slajmy. Nie wiem nawet, czym tą wróżkę, żebym wziął i zużył, ale dobra.
I ile w ogóle w nagrobek? 3 strzały i po nagrobku, dobra. Serio? Nie, dobra. Nie ma co, więcej zarabiam, ale dużo wolniej to idzie. I nareszcie stać mi teraz już na zakup tego terenu. Wiem, że jeszcze tutaj coś jest tanio, ale nie jestem przekonany co do, powiedzmy, powierzchni tych wszystkich rzeczy. Czy to będzie... Tak, jak to się nazywa? No, czy tam będzie piasek, czy tam będzie już to? Ale dobra. A, w sumie... jakaś jaskinia. Poszedłbym tam, ale wnioskuję po tym, co wiem o różnych miejscach, że prawdopodobnie to będzie jakieś, nie wiem. No, ale dobra. Co by to było, nie było, co zobaczymy. Kolejny loch, okej. Aha. Czyli tutaj... Czyli tutaj będziemy się bawić światłem, okej. Oj, nie, idź. Dobra. W sumie nie wiem, co o tym myśleć. Na pewno z tego, co widzę, to warto będzie tu połazić, nawet dla lawendy samej. Okej. Właśnie, a co się stanie, jeśli strzelę przez to? Aha, nic. Dobra. Działaj swoje różdżko. I oczywiście się ładuje. Dobra, szybciej. Okej. Aha. Wiecie co, nie. Wszystko super fajnie w ogóle, ale... Szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem. Oj, czego jeszcze mam spodziewać? Też czuję, że jednak różdżko łatwiej by się tu walczyło, ale nie. Ulepszyłem łuk, to ja teraz, powiedzmy, będę wierny moim pierwotnym ideałom. Zamrożony klucz do bossa prawdopodobnie. Okej. Dobra. Nie wiem nawet, co o tym myśleć. O, tutaj coś jest? Jest, ale... A, no dobra, to da się łatwo otworzyć. W sumie jestem bliski śmierci. Ja powiem szczerze, jakoś tam nie będę się tym przejmował wielce. Nie pościej w świecie, nawet jeśli mi się nie uda, to przynajmniej wiem już, na czym stoję. No i w tym momencie to nie wyobrażam sobie przekopywania tego wszystkiego, żeby dostać się do tego bez właśnie wsparcia różdżki. Dobra, Kilof też mam na tyle już rozwinięty, że da się to zrobić. I co? Odrobinka pieniędzy. Jakieś kryształki. Chyba spodziewałem się więcej, powiem szczerze. Tutaj co mamy? A. Zamrożone skrzynie. Aż tak szkoda się robi, jak tak na to patrzę. Widzę, że nie mogę. Co jak tam jest z bawełną? Okej, okay. Czekam bawełną, tą lawendą. Dobra, widać, że będę mógł już dzięki temu sobie spokojnie teraz zrobić książkę expów. Oj. Oj, nie. No nie wierzę. Czyli tutaj nic nie zrobię? Nigdzie? Nie może być. Musi być jakieś rozwiązanie tego wszystkiego. Ha. A teraz wylazłem stamtąd. Nie, aż tak... Co prawda wszystko się teraz zresetuje, ale... Musi być jakieś dalsze przejście. Nie mogę po prostu być na etapie... niemożliwym do przejścia. Ha, chyba że... potrzebuję tutaj czegoś, czego... O, jeszcze po prostu nie mam. Oczywiście musiałem dostać, no ale dwukrotnie, bez przesady.
to nie. Cokolwiek by to było, nie było. Nie, po prostu nie. Ale okej, okay, przynajmniej wiemy już o tym, że to jest lock. Muszę bardziej się spodziewać czegoś innego na zasadzie kopalni, w której po prostu będą kryształy i nic więcej, a tutaj proszę. Jednak kolejny loch. W sumie nie wiem, co mam z nim zrobić, ale w sumie pamiętam to jeszcze. Biegiem trzeba ogarnąć książkę ekspów. Później się zapomni, znowu nic z tego nie będzie. Craftinguj. Przynajmniej to mogę sensownie przyspieszyć, bo patrzcie, tutaj fajnie się przyspiesza, ale... Nie czuję, żeby to dawało jakiegoś kopa, który jest wystarczająco szybki, żeby to się dalej jakkolwiek szybciej robiło przy pocalni. Prawdopodobnie muszę znaleźć jakiś inny sposób na produkcję tego, czy nie wiem, coś jeszcze przyspiesza. Ale jeśli chodzi o to wszystko, to nie będę ukrywał, po prostu nie mam pomysłu, co to może być. Więc nawet co mam się skupić na oczywistych rzeczach, jak zbieranie i krawcenie w sumie. Może jeszcze trochę na szkilach. Nie wiem, może coś w końcu rozwinę. Tutaj co było? Ekspy za jedzenie, fajne, ale nie. Rzeczy farmerskie działają szybciej. Tu jakieś kamieniołomy, jakby to mi było potrzebne. Tej wiary jakieś, to było chyba unikanie, lepsze buffy dłuższe, lepsze obrażenie na bossów. Ten na rynku, z którego nie korzystam. No nie ukrywam, nie wiem. Nie wiem. O, dobra, to chyba będzie podstawa. Szybsze pracowanie kuźni i tego wszystkiego. Nie, dobra, to było wcześniej? Tak było. To są fabryki. Obróbka kamienia. Nie wiem. Przecież naprawdę nie wiem, co wydać. Z jednej strony właśnie mam te fabryki. Właśnie fabryka może, co sugeruje, żeby jakoś lepiej produkować to wszystko, co tutaj możemy i... O. Okej. Okay. Jakieś rzeczy, które wiercą w piachu. Ale na razie spokojnie zobaczymy to wszystko, co my tu mamy. Fabryka... O Jezu, nie. Nie, potrzebuję stali tej. Nie, nie. Może być ciekawe, ale chyba nie. Jeszcze. Nie, po prostu. Pokażę, gdzieś coś tam odblokowało. Nie, a nie, to było przyspieszenie pracy, tylko dobra. Dobra. Teraz ma znośne tempo. Dalej chciałem, żeby to było szybsze, ale... Że dobra, wiecie co? Prawdopodobnie po prostu odpuszczę sobie na obecny moment. Nie wiem, co to było. Chyba łopatę. I po prostu skupię się porządnie na tamtym. I znowu ten plastik. Co, ja nie wiem, jak zdobyć plastik. Wszędzie żądają go. Nie wiem, może warto zainteresować się tym jakoś bardziej, chociaż... Jedyne, co mi sugeruje plastik... I to, że posiadam fabryki, to może w fabrykach da się zrobić plastik, ale z drugiej strony... Znowu to zrobię, to potem będę żałował, bo... Ech, stracę 5 tej stali, a no i tak jak krew z nosa się produkuje. A, potrzebuję 25 na to. Czyli na czym cokolwiek bym nie zrobił, co... Znowu się cofnę. Będzie mi brakowało znacznie więcej na to, żeby to wykonać ostatecznie. Chociaż jeszcze wiem, ten kryształowy łuk, czy jest mi aż tak potrzebny? Chyba nie. Nie wiem, może ta fabryka naprawdę okaże się produkować to wszystko milion razy szybciej. Chyba, że tam będzie plastik. Dobra. Może będę tego żałował, ale postawiam na razie tu. Ja swoją drogą poziom, co zostało mi. Zobaczmy, co mamy w fabrykach. Co to jest? Użyj tego, żeby zniszczyć cokolwiek. Kosmiczny stal? Chyba widziałem to u handlarza. Albo strasznie drogie jakieś... Włókno szklane, można to chyba nazwać? Z plastiku i szkła, no, czyli tak. Mhm. Jakaś elektronika. Nie.
Czyli tutaj muszę wykorzystać obsydian, co z tą się w lawie znajduje tam. I tą realną stal. Tutaj co? Za kluczyk i stal mogę mieć coś, co naprawia rzeczy. Dobra. Stal nie jest problemem. Gorzej, że będę musiał anulować to, żeby ją zdobyć. Chociaż niekoniecznie, dobra. Jeśli znajdziemy tutaj pewnego przeciwnika, co w sumie mamy spokój z tym. Ale oczywiście ten przeciwnik się jak na złość... A, chciałem powiedzieć, że jak na złość się nie wygeneruje. Ale dobra, mamy go. Co w sumie jest zaskakująco łatwe, jak na mnie. Zazwyczaj to... Czuję, że po prostu... No, jeszcze plączę. Jak czegoś potrzeby, to tego nigdy nie ma. A tak, dziękuję za stal przynajmniej. Mogę zrobić sobie zestaw naprawczy. Ciekawe, czego się będzie ulepszało, czy to jest bardziej na zasadzie... A po prostu będzie i tyle. Jeśli to ulepsza, to nawet fajnie. Może zajmę się dzięki temu czymś przydatniejszym dla społeczeństwa. No i znowu dwie sztabki potrzebuję złoty, czyli... W sumie nie wiem do tej pory, czemu nie postawiłem więcej pieców. Będę pracować jeszcze szybciej, a jakoś tak się ograniczam. W sumie czemu nie? Dobra, wiecie co, może nie tym razem, ale na przyszłość postaram się przed następnym odcinkiem jakoś z 5-6 piecy może mieć. Bo tak nie ukrywam, jakoś tak oszczędnie strasznie gram. Muszę przyznać, że możliwe, że praca na więcej stanowisk by to znacznie ułatwiła. Okej, dobra, teraz kluczyk. I proszę cię, zestawia, bądź tego wart. Z tego co widzę, to naprawia tylko po prostu, znaczy nie z tego co widzę, tylko z tego co pokazywał opis, to on tylko będzie naprawiał uszkodzone struktury okoliczne, ale... No wiecie, dla mnie zawsze to jest cokolwiek. Bliżej będę osiągnięcia sukcesu w zgromadzeniu wszystkiego. Czy coś... Dobra, jeszcze mniejsza. Kot swoją drogą mi trochę hałasuje w tle, więc jeśli będziecie coś słyszeć, to wybaczcie, ale... No nie mam nad nią władzy. I uwaga, uwaga, zestaw napraw... Czy... A, to nawet nie znajdźka, co jest takie... Użyj i to... Nie wiem, jak to ma działać. Aha. Chyba to nie, to tego nie będę robił nawet. Ale plastik z czegoś robi... Olej? Dobra, wiecie co? Są jakieś zaawansowane takie rzeczy, że nawet nie wiem, jak to robić. Czyli inaczej mówiąc, zmarnowałem to sobie stal. No to maksymalnie ile mogę, 3. Więcej poszło na zrobienie, co jeszcze na razie stop. Crafting. I na razie niech będzie, że tak... Nie jedno złoto. 5. Dawaj 5 sztabów złota. Nie wiem czemu akurat tyle. Zrzucimy ci też produkty tej stali. Może znajdziemy kiedyś sposób na to, żeby to przyspieszyć. Max... A, tylko 2. Dobra. Przynajmniej stratę odrobię. I w sumie nie wiem, co mam więcej powiedzieć tym wszystkim. Spodziewasz się, że fabryki będą bardziej przydatne, a tutaj... No mamy źródło plastiku, ale... Poza nim... Szczerze niewiele. Najgorsze jest w sumie to, że tak jak tego plastiku... Na razie nawet nie mogę produkować, bo potrzebuję oleju w butelce, gdzie nawet nie znalazłem oleju. A tym bardziej nie wiem, jak go zabutelkować, chociaż pewnie to będzie na zasadzie przynieść butelkę do oleju i tyle. A po drugie, no właśnie wracając do tego, co... Nawet jeśli to znajdę, to dalej tam wymagane były płótna szlachecka, które... O Jezu, jakie są okropne do zbierania. Ale mniejsza z tym. Teraz powinniśmy się zająć chyba tutaj zbieraniem tych kamieni, czy cokolwiek, chociaż nie. Wiecie co, wejdę może do tej wieży. I co, a... On tak, kolejny poziom, zapomniałem. Tylko co tym razem? Nie ukrywam, już nawet nie wiem, może te kapliczki całe, te shrines pokażą się jakokolwiek pożyteczne, przydatne. Ech. Jak na razie, że nie będę ukrywał te wszystkie technologie jakoś tak. A, czy to jest to? Jaka kapliczki po prostu się chodzi i aktywuje się raz na jakiś czas?
Okej. Dobra, to w takim razie cię trochę naprodukuje, będzie fajnie, tylko... 6 stali? A, nie, dobra, ja mam 6, nie, że 6 zebrałem. Widać, że te kapliczki będą naprawdę cenne. Nie spodziewałem się tego, szczerze, że będą kapliczka, chociaż... Dobra, można było się spodziewać, jak to będzie o to chodziło. Ej, to teraz tak. Eukron znowu się zawiodłem na tym. Chociaż nie są aż takie drogie, więc może postawię później kilka czy coś. Ale na razie muszę się zająć... Chociaż... podłączeniem tego wszystkiego i... Nie wiem, może zobaczenie... jak to wszystko wygląda w tej wieży. Ognista galaktyka? Okej, chyba nawet wiem, o co chodzi. Tak. Nie wiem, czy tutaj trzeba jakiś symbol ułożyć, czy co. Znowu jakaś taka tajemnicza zagadka, która mi nic nie mówi. Że powiem się, że chyba wiem, o co tu będzie chodziło. Pewnie coś na zasadzie zapal wszystkie. Okej. Nie wiem, nie. Nie, wiecie co. Ja może sobie na spokojnie spróbuję to poukładać, żeby zapalić wszystkie, chociaż wątpię, żeby to o to chodziło. Więc widzimy się, jak po prostu będę albo tego blisko, albo się poddam. Dobra, wiecie co. Możecie mi teraz zwyzywać, jeśli zechcecie czy coś. To jest... powiedz mi na moją głowę. Pewnie da radę, tylko musiałbym dłużej posiedzieć i tyle. Mówię szczerze, co nie na moim głowie, po porze. Więc może zajmę się tym na spokojnie, kiedyś czy coś. Albo na wyjście wy po prostu, czy dobrze rozumiesz, że trzeba wszystkie zapalić. Możliwe, że po prostu stawiam przed sobą zadanie dużo trudniejsze niż w rzeczywistości to jest. Nie wiem, może jakiś wzór mam tam ułożyć z tego. Mówię szczerze, nie wiem. Chciałbym po prostu wiedzieć, żeby to już pozaliczać. Natomiast właśnie szczerze, gdy tu przy tym jesteśmy, to prawdopodobnie wiem, co może będzie trzeba zrobić w tej galaktyce. Tak, teraz zauważyłem jedną rzecz, patrzcie na ten wzorek. Będę tylko sprawdzić na razie parę rzeczy. I na początku tylko będę wiedział może, czy dobrze myślę. Więc tak, to jest 1, 2, 3, 4, 5. 5. I teraz zobaczymy, ile tutaj jest tego wszystkiego. Okej, raz, 2, 3, 4, 5. Dobra. Czyli chyba właśnie wnioskowałem, co trzeba zrobić z tym. Dobra, czyli to jest tak. Wiecie co, nie wiem, czy tego screena nie zrobię. I tutaj, powiem szczerze, to tylko będę musiał ustawić w odpowiednim formacie, więc to nie powinien być wielki problem. Wiecie co, tak... Po pierwsze, znowu mnie wołali. Dziwne na tej porze. Zaczynamy już spokój, ale dobra. A druga rzecz... Tego jest za dużo. Mamy 4 klocki, tyle tego. Nie wiem, może warto byłoby spróbować w drugą stronę. Co jest, siostra? A, dobra, siostra przyszła, powiedziała mi o nagrywaniu, poszło. Więc tak, co my tu mamy? 2 tutaj, potem 2 tak, tak. Nie wiem, jak mam to zrobić niby. I pewnie muszę zapamiętać jeszcze wzorek. Super, po prostu. Nie, ja chyba nie dam rady. Będę musiał sobie to gdzieś jakoś narysować czy coś. Najgorsze jest to, że w sumie będę musiał tutaj tylko te kilka podpalić, chociaż wiecie co? Akurat pamiętam, że 2 te. Pozwólcie, że tak na... że tak nazwę podpowiedź. Sobie załączę tylko, powiedzmy, no screena na takim ekranie, tylko tego, jak to miało wyglądać. Dobra, mam. Ok, czyli tutaj 2.
nadzieję, że dobrze to wymyśliłem. Zdecydowanie to musiało być w ten sposób. Gdybym chciał na drugą, na drugi, co za dużo tego jest. A jeśli to jest jeszcze coś innego, no to ja już nie będę ukrywał, nie mam pomysłu. Okej. Czerwaj ty i znowu te dwa chyba, jeśli dobrze widzę. Potem zostanie jeszcze jeden niewielki. No, ale on już nie będzie problemem, jeśli dobrze wywnioskowałem. Żeby nie było, nie sprawdzam neta ani nic po prostu. Jak zobaczyłem ilość tego i pomyślałem, że mam cztery kostki, to w sumie... Nie. Czy... Ja to zrobiłem trzema? Okej. To jest nieźle. I co my tu ma... My? O. Okej. Nagroda za dla tych, którzy rozwiązują najtrudniejsze puzzle i... Kolejne... Wow. Wiecie co? Tego bym się wziął i nie spodziewał się. Okej. Miło. Przynajmniej jedną zagadkę wykminiłem. I nawet widać, że takie... Udało ci się to zaliczyć. O, jak miło. To w ogóle coś się robi? Albo mi wiedzieć w sumie. O, w ogóle patrz, jeszcze tylko dwa ulepszenia plecaka. I będziemy mieli komplet. I daj mi zastanowić też to. Ulepszenie tego. Jak to ulepszy? Przecież nigdy nie ma takiej opcji. Nie wiem, może ona się ulepszy, jeśli przejdziemy ten loch. W sumie mógłbym spróbować przechodzić go. Dobra, w sumie tak jestem trochę sceptycznie do tego nastawiony, ale niech będzie. W sumie na zakończenie jedną próbę chyba tego mogę podjąć. W sumie szukam system, nie wiem, czy to pozwoli mi wyjść teraz. Chyba nie powinienem tak oszukiwać systemu, więc pozwólcie, że zrobię takie triki. A właśnie, coś się odblokowało? Muzyczka? A to już było. I co to? Cosmetic item pack? Fajnie było, gdyby... Scroll w mojej myszce po prostu jeszcze nie wariował, wiecie co, nie? Jak chcę to zobaczyć, muszę chyba pada podłączyć. Całe szczęście mam jednego jak zwykle pod ręką. Dobra, powinno być już okej. A, dobra, ubranka z Terrarii. Już od jakiegoś czasu widziałem, że to mam dostępne, więc trochę dziwne, ale dobra. Swoją drogą... Nie się przerzuciło na pada, trochę minęło. Bo czy chcę usunąć zapisa? Nie chcę. Zobaczę. My... No nie mogę, po prostu padam sterować. Dziwna sprawa. Nie, może jakoś na początku trzeba wybrać co, jak, gdzie, kiedy. Trudno. Chciałem zrobić specjal, nie dla was właśnie, okazji tego, żebym grał na padzie. Niestety. Ale dobra, nie zmienia to niczego. Dalej próbujemy przejść to wszystko. Może nawet tak wyjątkowo nie otrzymując obrażeń, bo to też jest achievement, więc tak. Okej. Dobra. Dobra, jednego się pozbyłem. Drugiego odetnę od zasilania. W sumie mogłem obu tak zrobić, ale okej. Oj, dobra. Jeśli chcę nie zostać, uważam, że będę musiał się nieźle tutaj postarać, ale okej. Damy radę. W sumie mogłem jeszcze bardziej się ulepszyć, nie wiem, pod kątem obrażeń czy coś.
Tak, byłoby łatwiej. Dobra, teraz z kapitanką. Co ja tego właściwie z tym miałem zrobić, bo już nie pamiętam. Prawdopodobnie niepotrzebnie tu przychodzę. Dobra. A, czyli tutaj mogę wejść dopiero jak będę miał różdżkę, którą w moim przypadku już posiadam. Wygląda. Nie, tutaj z różdżką też nic nie zdziałam. Ale tutaj już bym zdziałał. Nawet tylko to też... Ante, zapomniałem, że nie tak to można. I dobra. Oj, otrzymałem obrażenia niestety. I to dwa razy, więc... No niestety. I tutaj byłaby różdżka chyba. Dopiero tak po raz pierwszy oficjalnie. Tak, bardzo możliwe. O, różdżka. Super. No, niestety nie przejdę już bez utrzymywania obrażeń, ale może ogólnie chociaż to przejdę tym razem. I w ogóle patrzcie, no, kwiatki te, które tak de facto nie powinny tu być, jednak tu są. Kolejny z tych pokoi takich pustawych, które nie wiem po co są. Zresztą ja już powinien pamiętać chyba wszystko, co tutaj jest przedstawione i w jaki sposób to jest przedstawione. To jeszcze to trochę tak bardziej w ten sposób i tam jeszcze chyba tą kostkę znowu z drugiej strony muszę przenosić. Nie chcę nic mówić, ale... Ech. Ja się naprawdę poświęcam, ale... Najpierw w świecie, no czuję, że po prostu... Jeśli nie by zacząć pokazywać wam takich rzeczy nawet kosztem tego, że nie czujesz na to przygotowany, to... Ta seria będzie nudna. Wiesz, tylko zbieranie, ulepszanie się, a potem dopiero będą, nie wiem, najpoważniejsze rzeczy z gry, to pójście czy coś. Mam ten łuk, który ponoć jest dobry na bossów czy coś, więc... Może tak się nie powinien tego wszystkiego bać. Znowu dostałem obrażenie, nie? Nie wiem, czy to jest kwestia, powiedzmy, samego przeciwnika, czy czego. Dobra, mamy klucz. Ponownie, jak podkreślam, że kiedyś byliśmy. Teraz tylko pokonać tak naprawdę przechunięcia tego wszystkiego i będziemy mieli zliczone. Ważne jest z tym, że prawdopodobnie to jest najłatwiejsze ze tych wszystkich, a tutaj już... Okej. Nie wiem, czy też jakoś przewidzieć jego ruch. Więc może on nie jest jednak najlepszym kandydatem na to, żeby nie dostać obrażeń. Ja coraz bardziej myślę, że nie jest. Oj, nie zdążyłem. Nie. Zdecydowanie muszę się trochę lepiej chociaż przygotować. Jeśli chcę się zająć tym wszystkim. Z tym bardziej wiecie, jeśli chciałbym bez zatrzymywania obrażeń. Zdecydowanie przydałaby się lepsza broń. I nawet nie mówię już o łuku. Mieczyk najprawdopodobniej, wiecie. A na obecny moment mam te kule duchowe. 9 co prawda, ale... Dalej nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby po prostu je używać. No wybaczcie, ale tak już jestem. Właśnie co było tutaj potrzebne, no tak, czaszki. Muszę je poszukać. No dobra, spokojnie, jakoś damy radę. I w sumie jest 40 minut już, więc... No do następnego epizodu mogę powiedzieć szczerze, możecie liczyć się z tym, że poszukam znowu sporych finansów. Czy nawet poczekam, aż kapliczka będzie aktywna prawdopodobnie.
Uaktywnimy ją, zobaczymy jaki będzie bonus tym razem. Może będzie bonus ten, że ziemię kosztują połowę taniej. W takiej sytuacji nie będę ukrywał, nawet nie będę czekał. A póki co w sumie, wiecie, tak wykupię ten teren, nie jest taki strasznie drogi. I należy do pustyni, czyli dobrze jednak zrobiłem, wiecie, nie kupując go wcześniej. Ja teraz miałem akurat tak trochę gotówki, to sprawdziłem. Tak więc na zakończenie, jako że niby mówiłem, że trzeba kończyć się jednak, to pogadamy jeszcze z NPC-em. No, że taki cieniutki mostek. Zobaczmy. A miło cię przyznać, kumplu czy przyjacielu. I nazywa się Anna Banana. Jezu, nie, kolejna Anka. Ciężko być księżniczką na pustyni. Nie ma tu żadnych kwiatów. Jestem bezkwiatową księżniczką. Dobra, masz tutaj. Są piękne, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że lubisz zwierzęta. To spowoduje, że będziesz mógł łatwiej je znajdować? Aha. To byś ułatwia zajmować się rzekami czy coś, ale dobra, jeszcze mam jakieś zlecenie. Jako, że pomogło się ci też pomóc. Mogę zrobić rzadki, mogę stworzyć, czy utworzyć bardzo rzadki rodzaj, no, płótna, czy tam ubrania, które spowodują, że zwierzęta zawsze będą cię lubić. Przynieś mi materiały i to ci to zrobię. Okej, okay, wiecie co? Nie wiem, czy jest to 40, ale nie, no, jak tylko dwa? To się nawet skłonny co zrobić, jeśli mam materiały. Mamy. Oczywiście to będzie trwało jak wieczność. Ale spokojnie, spróbuję po prostu poprzyspieszać najbardziej. Nie ukrywam, po prostu chciałbym zobaczyć, co to będzie. A, i w sumie, póki pamiętam, do muzeum odnosimy pierwszą miksturę. Tak? Jezu, no wybaczcie. Ja nie zdążyłem nawet wyciszyć mikrofon, tak szybko to kichnięcie złapał. Oj, dobra. To teraz standardowo nie będę czekał, przedłużał nic, po prostu... No, po prostu to. Pora po prostu prądować i w sumie spotkamy się może, jak już to wszystko będzie załatwione. Tak, tak będzie najlepiej. Dobra, nadeszła ta chwila, której to możemy oddać naszej księżniczce w sumie. To coś perfekcyjne. A to jest, przyjaciel. I co my tu mamy? Dużo więcej zwierząt i wyrzucam więcej materiałów. Tyle. Okej. Okay. Patrzcie, się zbugowało. Dobra, wiecie co, w takim wypadku ja wam dziękuję. No i widzimy się w następnym epizodzie. Trzymajcie się. Hej, hej.